to jest potrzeba wyrażenia artystycznej ekspresji u prawie 150 uczniów tej szkoły i kilkunastu nauczycieli, którzy po prostu mieli taki pomysł. Do tego przedstawienia zgłosili się sami ochotnicy. Nikt nikogo nie zmuszał. Nie widziałam scenariusza, nie widziałam ani jednej próby, ale zawsze te spektakle w wykonaniu tej zaangażowanej artystycznie grupy nauczycieli są jak na najwyższym poziomie i na to też liczę w tym roku. 150 artystów, 20 zaangażowanych nauczycieli. Z takim rozmachem Szkoła Podstawowa nr 1 zaprezentowała koncert noworoczny pod tytułem Noel. To jest przedstawienie o charakterze takim typowo bożonarodzeniowym, świątecznym i jego główne przesłanie to jest wspólne nasze świętowanie, ponieważ jest to wielkie święto całej szkoły, całej społeczności szkoły, także absolwentów, którzy również tutaj się zaangażowali w organizację tego przedsięwzięcia, nauczycieli i ma nas tak jednoczyć. Tylu artystów, śpiew, piękne tańce, to było naprawdę trudne zadanie dla samych nauczycieli. Dość trudno, ponieważ w całej uroczystości bierze 147 uczniów udział. To jest duża grupa. No i końcówka, szczególnie zgranie tej uroczystości w całość, w jedność, no to już jest duże wyzwanie. O czym było samo przedstawienie? O najpiękniejszych świętach, które warto przeżyć z tymi, których kochamy. O takiej ogólnej atmosferze świątecznej przedstawia różne, myślę, w sumie etapy przygotowań, trochę tą całą magię świąteczną. A kogo wy odgrywacie w tej sztuce? My w sumie po prostu mówimy, nie odgrywamy nikogo oraz śpiewamy w chórze.